Cudownie. Dzień dobry, witam was wszystkich. Michał, nie potrzebuję. Jakże słoneczny dzień. I cudowny, mam nadzieję, ten poranek będzie. A jeszcze się nie obudziłem, ale żyję. A jak wy? No jak na koncercie, jak wy? Oh yeah. Byłem użytkownikiem tej marki i ona jakby spowodowała, że te włosy były takie, jak ja chciałem. A druga rzecz to jest taka, że ja kocham działać społecznie i uwielbiam rozszerzać jakby społeczną tolerancję. I kiedy usłyszałem to hasło, trzeba mieć siłę, żeby być innym, ale warto, to stwierdziłem, że to jest ta kampania, to jest ten odpowiedni wybór, dlatego że zaczynając w bardzo komercyjny sposób, mogę docierać do ludzi i naprawdę rozszerzać ich świadomość i zwrócić uwagę na to, że tolerancja w Polsce jest niezwykle potrzebnym ruchem w społeczeństwie, bo brakuje nam jej trochę i oczywiście nie odczuwamy tego w wielkich miastach, ale w mniejszych miejscowościach jest zupełnie inaczej i wydaje mi się, że poszerzanie właśnie w taki sposób, trochę oddolny, trochę takim marketingowym zabiegiem jest czymś niezwykłym. Dlatego ja się czuję zaszczycony, że mogę być twarzą tej kampanii, że mogę reprezentować tak niezwykłe hasło kampanii, dlatego że to jest prawda. Trzeba mieć siłę, żeby być innym i absolutnie warto jest być człowiekiem, który ma własne zasady i potrafi poruszać się w społeczeństwie w swój własny, wymyślony sposób. Więc jak ja się czuję jako ambasador marki Pantene? No przeklinał nie będę, ale jest mi bardzo dobrze. Cieszę się, że to się wydarzyło, bo jest to po prostu prawdą. Na co dzień, jeśli chodzi o moją codzienną pielęgnację, to absolutnie jestem zakochany w Miracle Serum i to jest coś, co pozwala moim włosom naprawdę bardzo dobrze wyglądać, nawet wtedy, kiedy mówią, no to nie jest twój dzień, mój drogi. Więc to jest absolutne dla mnie podstawowa wartość, jeśli chodzi o rozpoczęcie dnia. Ale z racji tego, że teraz jest wprowadzony nowy produkt, taki Rescue Shot, to jest coś, co ja przetestowałem dokładnie dzisiaj, dlatego że byłem po dość grubym melanżu, a chciałem jednak, żeby dzisiejszy dzień wypadł dobrze. Nie tylko kiedy mówię, ale też żeby te włosy, że tak powiem, były pełne wigoru i dały radę na dzisiejszym spotkaniu. Użyłem to 30 sekund, słuchajcie, na mokre włosy i mamy to, co mamy, kochani. Świecą. Są kręcone, są gładkie, możecie dotknąć. Chcecie dotknąć? Chcecie czy nie? To nie dotkniecie. Ale seria jest to znakomity produkt i to polecam. Ja to jeszcze nie jest by Michał, ale może kiedyś. Michał, zostaw, daj dziewczynom teraz. Tak. Jak się wam razem pracowało? Jakie były wasze odczucia? O czym pomyślałeś, kiedy Pantene zadzwoniło? Czy to było takie wow? A ja uważam, że za krótko pracowałeś, bo się widzieli dzisiaj pierwszy raz od nagrania. Mieliśmy jeden dzień zdjęciowy i to była tak dobra energia i tak uważam, że wszystkie pasujemy, że to był cudowny dzień. No więc ja tęskniłam za dziewczynami bardzo. Oczywiście za Michałem też. Love you. Ja się bardzo ucieszyłam, że wszyscy jesteśmy tak inni w tej kampanii. No i moim zdaniem Pantene tutaj pokazało, że inność trzeba też celebrować. Więc ja się bardzo cieszę, że wszyscy jesteśmy tacy mocni, mamy fajne charaktery, jesteśmy pewni siebie, a przede wszystkim mamy swoje indywidualne historie. Ja się na przykład cieszę, że Ozzy się śmieje z moich żartów. O, doskonale. Ja nie mogę skakać, na pewno za każdym razem, jak na nią patrzę, to po prostu mam banalę na twarzy. A ja po prostu byłam zdziwiona, że zostałam zaproszona do tak młodego grona. Ale się, matko, co ja w ciepnik będę robić? Ale ja poczułam sobie radę. No właśnie.
akurat w moim przypadku Pantene zobaczyło to, że w ogóle kiedy nie miałam włosów, to chwyciło ich za serce, ponieważ mówię, w mojej branży raczej aktorki starają się mieć piękne, gęste włosy, czasami doczepiają, więc zawsze jest taki trochę to śliski temat. I kiedy mnie spotkało to, co mnie 4 lata temu i ogoliłam tą głowę, kompletnie nie myślałam o konsekwencjach, o pracy, tylko bardziej o zdrowiu, o sile we włosach. Te włosy oddaliśmy na akcję charytatywną dla dzieciaków do peruk, więc myślę, że to było cudowne, że Pantene zauważyło taki super gest, że chodzi o zdrowie włosów, które potem zaczęły odrastać mocniejsze i faktycznie o nie bardziej dbam i się w ogóle cieszę, że one są, więc to jest tak, jak kiedyś mówiłam też w tym podcaście, że kiedyś po prostu miałam włosy, po prostu były, a teraz się cieszę, że są, więc o nie bardziej dbam i nie męczę ich. Nie zdradzaj im wszystkiego, nikt nie będzie chciał obejrzeć. Oj, tam to ponad godzinę gadaliśmy, więc spokojnie. Jest okay. Ja się tego obawiałam, że te panie, które żo mnie były, będą chciały powiedzieć wszystko, co już było powiedziane. Dlatego zapytam Kasię. To jeszcze nie było. Bardzo, bardzo wiem, że tutaj... To... Zadam ci pytanie, którego jeszcze na pewno nigdy nie słyszałam. Nie odpowiadaj. Musisz odpowiedzieć pod rygorem... Pomidor. Trudnym. Dobrze, tak zupełnie serio. Prawdopodobnie słyszysz faktycznie to pytanie po raz pierwszy, ale wydaje mi się, że ono cały czas jest istotne. Być może bardziej dla dziewczyn niż dla facetów. Jesteś wioślarką, nie kajakarką, co jest w ogóle najpiękniejszym opisem na Instagramie. Jest, mamy jeszcze przelody przełamane, jeszcze dobrze. 10 na 10. 10 na 10. Włosy w sporcie. W sensie, czy mogłabyś mieć dłuższe włosy, ale wybrałaś krótsze. Jak ty to wiesz? Co za tym stało? Czy za tym jest jakaś filozofia? Dawaj. To jest śmieszne, bo chyba jestem jedyną wioślarką, jaką znam z krótkimi włosami. Generalnie sportowczynie też wybierają raczej ten model długich włosów i mi się wydaje, że to nie jest jakoś super zależne. Ja po prostu czuję się dobrze z tymi włosami. Dostaję dużo wiadomości takich od dziewczyn, że no one też by chciały, powiedzmy, ale się boją, gdzieś tam jakieś opinii. Ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, nie? Bo po prostu ja zadaję to pytanie, ale dlaczego się bać? Znaczy, ja się cieszę, bo jesteśmy tutaj na scenie we dwójkę z krótszymi włosami i to tak jest mi trochę łatwiej. Jest mi trochę łatwiej być w kampanii Pantene mając krótkie włosy, jeżeli jesteś ze mną na scenie. Tak, ale wracając do tej praktyczności, to faktycznie ja czasami myję te włosy 2 razy dziennie, ponieważ w trakcie treningu one są już jakby w trakcie mycia, wyglądają jakby były w trakcie, no i po prostu muszę dokończyć tę robotę, więc używam szamponu, no i tej odżywki, jak mi się uda czasowo, to faktycznie pomaga mi po prostu utrzymać te włosy w jakiejkolwiek kondycji, żeby nie były super suche i szorstkie i po prostu trzeba się czuć ze sobą dobrze. No nic tutaj wielkiej filozofii nie ma po prostu, to jest chyba tylko to, no mogę wymyślać jakieś różne hasła, ale no po prostu się nie bać, bo nikt tego życia za ciebie nie przeżyje. I tyle. Absolutnie się zgadzam. Ja miałam rzecz teraz, to ja mówię, że ja mam resztki włosów, bo ja miałam bardzo gęste włosy całe życie. Długie życie. Chodziłam z rozpuszczonymi włosami i miałam w młodości taki lekko podkolorowany, rudy kolor. Aż pewnego dnia spojrzałam w lustro i myślę sobie, hola, hola, ile ty masz lat? I tak wyciągam, widzę, że ktoś wyciąga do mnie rękę. A to jest 80. Ja mówię, dobra, no to przywitam się z tobą i zaakceptuję ciebie. Ale potem myślę sobie, ale no zaakceptuję ciebie, no to już coś muszę zrobić. Jakieś konsekwencje muszą nastąpić. Więc dobrze, przestaję podfarbowywać włosy i zostanę taką, jaką już będą te moje włosy. Włosy okazały się być siwe. Bardzo mi się spodobały i zadowolona jestem z nich. No a to, że ta 80 przyszła potem jeszcze po niej inne lata, no to już to nie jest już takie zadowalające, ale pogodziłam się z tym. Osi,
Rozmawialiśmy na ten temat i wydaje mi się, że to się bardzo łatwo rzuca w oczy, kiedy zobaczymy zdjęcia twoje z teraz i na przykład sprzed kilku lat, bo to jest ważny element tego, w jaki sposób się zawsze zajmowałaś swoją fryzurą, czyli afro, bo przez lata włosy prostowałaś. Teraz nie prostujesz. Rozwikłaj tę zagadkę dla wszystkich. Co się stało? Kiedy zaczynałam w branży, ogólnie różnorodność była, no nie była takim fokusem, więc widziało się mniej czarnych modelek, mniej czarnych aktorek, a jak już była ta różnorodność, to zazwyczaj wyglądała ona w określony sposób. Widziałam modelki typu Naomi Campbell, Iman, Tyra Banks i one wszystkie miały wyprostowane włosy. A że ja chciałam robić karierę, spełniać swoje marzenia, to pomyślałam, dobra, muszę się jakoś wpasować w te standardy. A że nie widziałam moich włosów reprezentowanych, nie widziałam afro, pomyślałam, no dobra, wyprostuję włosy. Będę używała tego relaksera, który zniszczył mi włosy. Ale mimo wszystko po prostu chciałam pracować. A teraz cieszę się, że jestem w takiej kampanii, która pokazuje, że afro też jest cool. I chcę, żeby małe dziewczynki, małe czarne i mieszane dziewczynki zobaczyły mnie i pomyślały, wow, mamo, tato, patrz, moje włosy są super. I nie, moim zdaniem jakby trzeba pokazywać to, że można nosić jakieś włosy, jakie się chce, można być tym, kim się chce być, ale to trzeba pokazywać. To trzeba pokazywać, żeby to stało się normalne. Dlatego teraz nie prostuję włosów, ale nie obraziłam się na prostownicę, po prostu lubię moje włosy i cieszę się, że mam brwi.